Dzień dobry, mamy 20 sierpnia, czwarty tydzień rozbudowy w środku szkoły remontu. Zaczynamy jak zwykle od kotłowni. Tutaj widzimy podesty z płytek już pod piece wyłożone, no i ściany są przygotowywane do położenia płytek, pomalowania. Widzimy tutaj podesty na piece, które będą. Tu widzimy już korytarz gimnazjalny, gdzie okna są zamurowane i otynkowane. Tak samo jak i przejście dzielące, ścianka dzieląca przedszkole od szkoły. Zadałem się do gabinetu pedagoga, logopedy, tutaj już też otynkowana ściana, ale jeszcze dużo, dużo pracy. Tu widzimy korytarz już na piętrze, wymalowany przed salą. Tu widzimy korytarz na szkole podstawowej, o proszę bardzo, okna już, gipsówka położona, już przygotowane do malowania. Mam nadzieję, że panowie zdążą. Tutaj sala numer 14, przyszła pierwsza klasa, przygotowane do pomalowania, dziury pochatane, a tutaj sala numer 15, drugiej klasy, już ogipsowana i tylko przygotowana do malowania. Korytarz przed pokojem nauczycielskim, też przygotowany do pomalowania. Dalej widać salę numer 20, korytarz też już odmalowany. No i to proszę, sala numer 20, pomalowana, przygotowana już do meblowania. Proszę bardzo, żółte kolory ścian, biały sufit. A tu 18 przy gabinecie dyrektora. Słuchajcie, to już gabinet dyrektora na rok czasu. A tutaj był gabinet dyrektora, którego będzie prawdopodobnie pokój nauczycielski na ten czas rozbudowy. Dziękuję, do zobaczenia wkrótce.